Obie drużyny nie przegrały w lidze. Różnica polega jednak na tym, że Piastowi dało to awans do europejskich pucharów, a Bełchatów znalazł się na ostatnim miejscu w tabeli. W Piaście trzy wymuszone zmiany w porównaniu do meczu z Polonią. Pauzujących za kartki Robaka, Oleksego oraz Lażlinsa zastąpili Iżwold, Urban oraz Sitki. Przy czym trener musiał w związku z tym przesunąć Klepczyńskiego na lewą obronę, a Doczekala na naturalną dla niego pozycję środkowego napastnika. W Bełchatowie do jedenastki wraca Patryk Rachwał kosztem Grzegorza Barana. Niespodzianką obsada pozycji środkowego napastnika. Tym razem Bartłomiej Bartosiak mecz zaczął z ławki, a od pierwszej minuty Michał Bak. Szymon Marciniak, miastę wcześniej awizowanego Pawła Raczkowskiego, sędzią głównym tego spotkania. Trzecia minuta, rzut wolny. Specjalność Kuchni Gliwickiej, Tomasz Podgórski. Piłka ląduje na poprzeczce. Gdyby opadała lekko niżej, prawdopodobnie Emiliusz Zubas wyciągałby ją z siatki. W odpowiedzi bełchatowianie, 11 minuta, dośrodkowanie Sawali, piłkę wybija Polak. Bilardówka kosznika, Łukasz Madej. Piłka w siatce, bo kieruje ją do siatki Michał Mak, ale właśnie ten ostatni jest na spalonym i dlatego słuszna decyzja sędziego asystenta, ten gol nie mógł być uznany. Przewaga bełchatowa rosła z minuty na minutę. 20. spotkania, traci piłkę Podgórski, Raul Gonzalez włączył się do tej akcji ofensywnej, Raul Gonzalez, mocny strzał, broni Dariusz Trela, jeszcze dopadł do piłki Michał Mak. Mak kontra Zbozień, Mak dośrodkowanie, ale bardzo nieskuteczne. Skrzydła to była główna broń bełchatowian na początku tego spotkania. I znów goście. Wacławczyk, świetne prostopadłe podanie. Michał Mak poradził sobie z Elmedim Sitkim. Mak wyczekał odpowiedni moment. Zagrywa piłkę do Madeja. Jego strzał. Piłka jeszcze odbija się od nóg interweniującego Elmediego. I o ogromnym szczęściu mogą mówić zawodnicy Piasta Gliwice. Nie miałby szans na obronę tego strzału, gdyby został wykonany poprawniej Dariusz Trela. 30. minuta spotkania. Dopiero w tym momencie jakaś odpowiedź ze strony gospodarzy. Doczekal do Iżwolta. Ten jest w polu karnym. Matej Iżwold kontra Sewery Michalski. Iżwold broni ten strzał. Emiliusz Zubas, a koniec końców piłkę na rzut rożny wybija Patryk Rachwał. To była jednak tylko jaskółka, która, jak wiemy, wiosny nie czyni. Dalej dyktowali warunki bełchatowianie. Iżwold, naciskany przez Rachwała, traci piłkę. Rusza Raul Gonzalez. Zagranie do Michała Maka. Ten natychmiast odgrywa piłkę do Mateusza Maka. Mak w polu karnym. Widzi, jak jest ustawiony jego brat Michał Mak. I mamy bramkę dającą prowadzenie drużynie z Bełchatowa. Premierowy gol w ekstraklasie Michała Maka. Fantastyczna współpraca dwójki bliźniaków. Nie zdążył za Mateuszem Makiem. Elmedi Sitki, zawahanie Jana Polaka. I to wystarczyło, by zaadresować dobrą piłkę do zupełnie niepilnowanego Michała Maka. Akcja filmowa, akcja palce lizać w wykonaniu zespołu Kamila Kieresia. Rzut rożny, piłkę z pola karnego wybija Elmedi Sitki. Dochodzi do niej Rafał Kosznik. Kosznik, strzał mocny, broni Dariusz Trela. No i do przerwy bełchatowianie w pełni zasłużenie prowadzili 1-0. Nietęgą minę miał szkoleniowiec Piasta Marcin Brosz. Na drugą połowę nie wyszedł już kontuzjowany Klepczyński. Zastąpił go Krzycki, a na lewą obronę powędrował Matras. 51. minuta, Podgórski, centra Cicmana w kierunku Iżwolta, interwencja Wilusza, Rudolf Urban. Urban, nieczyste uderzenie, ale piłka o mały włos nie wpadła do bramki strzeżonej przez Zubasa. Tymczasem 5 minut później Elmedi Sitki fauluje Michała Maka. Bełchatowianie mają rzut wolny. Wacławczyk, dośrodkowanie w pole karne, Seweryn Michalski. I jest już 2-0 dla bełchatowian. Drugi gol w tym sezonie Seweryna Michalskiego. Pierwsza bramka wiosną strzelona w Bielsku Białej w meczu zremisowanym 1-1. Nie przypilnował Michalskiego Sitki i 2 minuty później został zmieniony przez Rubena Hurado. A tak z drugiej bramki cieszył się Kamil Kiereś. W 58. minucie Matej Iżwold sfaulował nie mającego już piłkę przy nodze Patryka Rachwała i otrzymał od sędziego czerwoną kartkę. Piast grał w dziesiątkę, tymczasem 66. minuta, imponująca kontra bełchatowian. Na prawej stronie Mateusz Mak zagrywa piłkę do swojego brata bliźniaka. Michał Mak oszukał Pawola Cicmana, dał sobie radę także z Dariuszem Trelą i mógł cieszyć się z drugiej bramki w tym spotkaniu. Przecierali oczy ze zdumienia kibice Piasta Gliwice, bo drużyna, która miała walczyć w tym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski T-Mobile Ekstraklasy, przegrywała z ostatnią ekipą w tabeli 3-0.
Przypomnijmy, bełchatowianie grali w przewadze jednego zawodnika, ale z minuty na minutę słabli. Tymczasem gospodarze ruszyli do szturmu i oto w 79 minucie Paweł Cicman popisał się fantastycznym uderzeniem zza szesnastki. Drugi gol prawoskrzydłowego Piasta Gliwice, ten pierwszy na wagę jednego punktu, strzelony półtora tygodnia temu na tym stadionie w meczu z Koroną Kielce. Nie miał szans na wybronienie tego uderzenia. Emilius, Zubas idą za ciosem gospodarze. 86 minuta, rzut wolny, dośrodkowanie Podgórskiego. W polu karnym Sawala ciągnie za koszulkę Matrasa, ale odgwizdany rzut karny jest za przewinienie Raula Gonzalesa na Rubenie Hurado. Rzut karny wykonuje sam poszkodowany Ruben Hurado, siódmy gol tego piłkarza w T-Mobile Ekstraklasie. Zrównał się więc z najlepszym strzelcem drużyny gospodarzy, Tomaszem Podgórskim. Na więcej zabrakło czasu zespołowi z Gliwic i ostatecznie Bełchatów wygrywa na stadionie rywala 3-2, ale to jest smutne zwycięstwo, bo wobec triumfu Podbeskidzia w Łodzi bełchatowianie opuszczają T-Mobile Ekstraklasę. Jesteśmy z powrotem na stadionie Piasta.